Hej, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj oczywiście będziemy budować dom w The Sims 4, ale ten dom sobie poszukamy na Pinterestie, a raczej jego plan. I właśnie zależy mi na tym, żeby to odtworzyć w jak najlepszym stopniu. Także właśnie wpiszmy sobie tutaj jakiś plan, który oczywiście ja będę sobie, wiecie, na ślepo losować, bo tak będzie chyba najlepiej niż jak ja bym sobie sama wybrała. Także uwaga, klikam i czekamy. Może się już załadowało? Tak, chyba się załadowało. I wybierzemy sobie ten. Okej. Na razie mi się tutaj ładuje, ale z tego co widzę, to jest tutaj dosyć fancy, ponieważ jest basen. Widzę również, że tutaj jest garaż, widzę również, że jest tutaj jakieś takie patio plus jakiś taki domek dodatkowy, w którym widzę, że są kanapy i telewizor. Z tego, co tutaj dobrze policzyłam, to są 3 sypialnie, no może 4, ale ta 4. sypialnia to też może być gabinetem. Jest oczywiście też garaż, no i mnóstwo innych pomieszczeń, które oczywiście w każdym domu się znajdują. Także dobra, wydaje mi się, że dosyć fajny nam się ten jakby plan domu wylosował. Moim zdaniem wygląda on dosyć nowocześnie, także jeżeli ja będę domek zewnątrz robić, to właśnie będzie on w stylu nowoczesnym. Ale przejdźmy właśnie do Simsów. Pomyślałam, że w tym odcinku będziemy sobie budować w miejscowości ze śnieżnej eskapady, ponieważ ja po prostu zawsze buduję w tym Newcrest albo w Wierzbowej Zatoczce. Jak kupiłam ten dodatek licealny lata, to budowałam w tym Copperdale ciągle, ale teraz postanowiłam, że właśnie przydałoby sobie jakieś nowe miejscowości wprowadzić, żeby nie robić ciągle w tym samym, dlatego właśnie jesteśmy tutaj w tej naszej japońskiej, można powiedzieć, miejscowości. Nie wiem, czy parcela 30x20 nam wystarczy. Mam nadzieję, że tak w sumie, bo ten jakby dom nie jest jakiś taki, wiecie, bardzo duży. Dobra, na początek musimy oczywiście utworzyć te wszystkie pomieszczenia. No i dobra, boję się, że w tą stronę będzie za mało miejsca. Dobra, wiecie co? Przenosimy się na większą parcelę. Ja mi się nie uda tego zrobić. Dobra, niestety nie znalazłam tutaj w tej miejscowości parceli 40x30. Po prostu świetnie. Ale mamy 50x50 tą parcelę. Jest ona dosyć duża, ale przynajmniej wiem, że tutaj mi się zmieści to, co planuję, a już nie chciałam miasta zmieniać. Najwyżej posadzimy sobie tutaj jakieś drzewa zaraz. Ale na sam początek oczywiście lecimy z powrotem właśnie robić ten nasz kształt tego domu. Dobra, no i to niby ma wyglądać jakoś w ten sposób, chociaż mnie to troszkę nie przekonuje, bo boję się, że mi się tutaj wszystkie pomieszczenia nie zmieszczą. Dobra, teraz ogólnie lecę z tymi pomieszczeniami. Tutaj już wydzieliłam garaż, chociaż on się wydaje być taki jakiś szeroki w stosunku do tego, co powinniśmy zrobić, no ale dobra, może mi się tylko wydaje. Tutaj w tej części właśnie będzie toaleta. W ogóle widzę, że ta toaleta jest osobna. W tej części jest jakby pralnia. No i tutaj jakby jest korytarz, który oddziela... A Jezu, już się zgubiłam. Dobra, tutaj jest jakaś w ogóle ściana i tutaj właśnie będzie salon w tej części, tylko ja bym to ogólnie, nie wiem czy to wystarczy, ta przestrzeń, chyba wystarczy, no nie wiem. A i tutaj w ogóle to wyjście z garażu jest jakieś takie jeszcze pociągnięte w tą stronę, Boże Święty, dlaczego to jest akurat tak zrobione? Dobra, ta ściana jest tutaj, tutaj nie ma żadnej ściany, no to jest w ogóle jeszcze bardziej pociągnięte tego, ten garaż to większy niż połowa domu, no ale dobra. I tutaj już się zaczynają w tej części kolejne sypialnie, tylko te sypialnie to jakieś takie, bym powiedziała, będą małe, no ale okej, zostawmy sobie to w taki sposób. Tutaj jest chyba jakaś garderoba jeszcze dodatkowo. Jeszcze... Aha, czekajcie, coś tu mi nie gra. I ogólnie ten dom jest za mały, w sensie w tą stronę jest za mały, bo mi się tutaj nie zmieści. Sypialnia mi się nie zmieści, bo tu powinna być sypialnia, tutaj powinna być garderoba i w tej części jeszcze powinna być jedna łazienka. No i no, 1x4 kratki to sypialnia raczej nie wyjdzie, więc musimy sobie to jeszcze powiększyć. Ogólnie wszystkie pomieszczenia ja bym chciała tutaj jakby platformą podwyższyć, a właśnie jedyne pomieszczenie, które nie chciałabym podwyższyć platformą, to będzie ten garaż, no bo wiadomo, z garażu jakoś auta muszą wyjechać. I tutaj właśnie jeszcze ten taras przed domem trzeba będzie zrobić taki wyjściowy, to też z platformy sobie zrobimy i taras za domem z platformy sobie też zrobimy. No i oczywiście to pomieszczenie osobne. Dobra, ten basen widzę, że jest tutaj akurat tak do końca tej ściany, po czym jeszcze te fundamenty jakby są poprowadzone trochę bardziej w tą stronę. Tutaj zaraz posadzimy sobie jakieś kwiatki. No dobra, powiedzmy, że jest dobrze. I powiem wam szczerze, że zaczynają się tutaj pewne schodki, bo jak widzicie na tym planie jakby tu jest mniej jakby miejsca, bo tutaj w ogóle powinien być leżak, a tutaj ja po prostu jak pociągnę to w ogóle jakieś wielkie będzie, ale dobra, no trudno, będzie po prostu tutaj więcej miejsca na te leżaki, damy sobie ze 2, a nie z 1. No ale tutaj już chyba jest dobrze. No i dobra, pozostało nam jeszcze tutaj zrobić dach w ogóle. I nie będę chyba się bawić z platformami, tylko zrobimy sobie zwykłe, zwyczajne dachy. Tutaj sobie właśnie jakiś taki daszek zrobimy, a w tej części też właśnie będę chciała użyć tego klasycznego dachu i do niego dołączyć może nawet takie same klasyczne dachy, chociaż tutaj jest bardzo takich dużo miejsc i nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądać, jak ja tylko tych dachów będę używać. Dobra, nie. Zostawmy ten dach takim, jakim jest, bo zaraz coś pozmieniam i będzie to naprawdę źle wyglądało. Także dobra. Jeszcze bym sobie dodała oczywiście tutaj obramowania. Jakieś zwykłe, zwyczajne
zwyczajne białe, a ten dach, ogólnie nie wiem w jakie kolory polecieć, bo na pewno będą drewniane te patia przed domem, bo właśnie tutaj jest tak zasugerowane, że tu właśnie będą drewniane te patia, więc myślę, że po prostu polecimy w jakiś zwyczajny czarny dach w tym miejscu. No i dom najwyżej na biało sobie pomalujemy, jak nie będę wiedziała jak. A i w ogóle, jeżeli Wam się podobają moje odcinki, to zostawiajcie koniecznie pod nimi lajka i suba na tym kanale, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Ogólnie tutaj jeszcze jest jakieś wyjście z garażu, z tego co ja widzę, dlatego można by sobie tutaj na razie jeszcze zaznaczyć. Nie wiem, dobra, może czarnego na razie, czarnych drzwi sobie użyję. Wydaje mi się, że będę mogła sobie tutaj jakiś po prostu żwirek wyłożyć w tej części i ogólnie wokół tego wszystkiego, bo to wygląda po prostu dziwnie, jak jest takie, wiecie, drewno i tu nie ma żadnych schodków ani nic takiego. Nie wiem jeszcze co z roślinnością przed domem, ale ogólnie chciałabym na razie dokończyć ten dom z zewnątrz, czyli ja bym chciała go pomalować na razie na biało, później sobie najwyżej jeszcze coś fajnego dołożymy do tego. No i tutaj oczywiście będę używać jakichś takich większych okien, bardziej nowoczesnych i wiem, że tutaj w tych dwóch sypialniach są te okna. Takie większe sobie jeszcze do tej sypialni damy. W tej sypialni jest okno z tej strony i okno z tej strony. A czekajcie, bo ja tutaj źle w ogóle coś zrobiłam. Do tego pomieszczenia są jakby przypasowane ta garderoba z tą łazienką, czyli tutaj powinny być te drzwi. No dobra, spoko. I wychodzi na to, że to powinno być troszkę węższe. Dobra, no to chyba będzie teraz dobrze. Dobra, tutaj i tutaj jest jeszcze okno i do tego wszystkiego w tej części są jakieś przesuwane drzwi, bo tutaj jest ogólnie z kuchni wyjście. Wydaje mi się, że jeszcze tutaj dorobię sobie taki schodek, żeby to jakoś wyglądało, bo wygląda to po prostu śmiesznie, jak tak jest takie wyjście i to wyjście jest takie jakby nad, a tutaj, wiecie, zrobię taki schodek, to jakoś tak lepiej to będzie wyglądało zawsze. Dobra, te same drzwi sobie damy do tej części, gdzie właśnie będzie ten pokój telewizyjny, można to tak nazwać. Jeju, w każdym pomieszczeniu tutaj w ogóle okna są. Ja nie wiem, jakich one powinny być rozmiarów, ale ogólnie kierowałam się tutaj takim czymś, że w toalecie dałam takie trochę mniejsze okno tutaj do tej jakby pralni dałam trochę większe i do tej łazienki też dałam większe. W ogóle ja nie wiem, co to jest, ale tutaj są jeszcze takie jakby takie coś zrobione na tym właśnie planie i tutaj jest tak samo zrobione, że to jest takie coś. Ja nie wiem, czy to jest po prostu pod dach, żeby coś dać, że tutaj dach jest jakiś taki inny. Dodałam tutaj jeszcze drzwi garażowe właśnie z jednej i z drugiej strony, żeby było widać, że to są właśnie garaże. No i dobra, wszystkie okna już chyba są zrobione, tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz właśnie możemy sobie ten domek jakoś ogarnąć z zewnątrz, żeby tutaj było parę roślinek, ale to już sobie zrobię właśnie według własnego uznania. I tutaj jak widzicie, poukładam sobie tych właśnie z tej wiejskiej sielanki, takie czarne elementy, żeby oddzielić jakoś tą przestrzeń. Dobra, trochę ambitnie poleciałam z tym moim pomysłem, z tymi płotkami, bo tutaj właśnie całą parcelę praktycznie otoczyłam, w sensie nie parcelę, tylko żwirki i w ogóle i te sprawy. Także dobra, zostało nam jeszcze tutaj dodać jakąś roślinność. Tutaj w tej części nie robiłam jakichś takich właśnie z płotków, tylko zostawimy sobie to takie nieruszone. Dobra, jak widzicie, wygląda to na razie tak. Tutaj posadziłam parę drzewek, tutaj z tej strony jeszcze dodałam też jakieś takie dwa drzewa. No i tutaj tak odgrodziłam właśnie te części i w tych częściach w środku posadziłam też roślinki. Tutaj z tej strony też roślinki, tutaj parę takich żywopłotów, ale to tak tylko symbolicznie. No i tutaj to, co zrobiłam właśnie z tymi oleusikami, to co w sumie było narysowane na tym naszym planie domu. No i dobra, no nie wygląda to zbyt ciekawie, powiem szczerze, no ten dom wyszedł jak wyszedł, ale jeszcze oczywiście nam został do zrobienia środek. Dobra, na razie jak widzicie, tutaj dodałam czarne drzwi, bo raczej sobie w takie ciemniejsze też tony polecimy, w jakieś czarno-białe czy coś takiego. Na razie sobie wszystkie ściany tutaj na biało pomaluję. Ale dobra, ogólnie to na sam początek, jeszcze tak na sam początek ciągle mówię, że będziemy robić, ale chciałabym do tego garażu dodać, no auta jakieś, no bo to jest garaż w końcu. No tak się wydawał szeroki ten garaż, ale on był akurat, tak się okazało, bo tutaj się zmieściły akurat dwa autka. Tutaj sobie beton na tej podłodze zostawimy i no co, to by było na tyle chyba. Dobra, teraz przejdźmy do środka domu i ogólnie tutaj ta podłoga jest zaznaczona tak na biało, jakby tutaj w każdym pomieszczeniu były jakieś kafle, ale ja się z tym kompletnie nie zgadzam. W sensie ja rozumiem, że można dać tutaj kafle, o na przykład w tej części, gdzie jest ten korytarz, gdzie jest salon i w ogóle jadalnia, jakaś kuchnia, ale ja raczej w sypialniach będę się starała dodawać po prostu jakąś cieplejszą podłogę, jakieś deski i właśnie sobie użyjemy nawet tych desek, które były na tarasie. Ja tutaj oczywiście będę dodawać jakieś takie dodatkowe swoje dekoracje, chcę, żeby ten dom wyglądał po prostu dobrze, bo tutaj na tym planie brakuje bardzo dużej ilości rzeczy, bo po prostu nie dałoby się ich dodać. Dlatego tutaj jak będę jakieś rzeczy dawać, no to na pewno chciałabym dać jakieś obrazy, wiecie, jakieś dodatkowe stoliczki, jakieś fotele tutaj przy wejściu, jakieś dywany. Więc myślę, że ogólnie w tej części można by dodać jakąś cegiełkę i w tej części, albo nie, dobra, jeszcze zobaczymy. Na pewno tutaj, gdzie będzie kuchnia, to tutaj też sobie dodam tą cegiełkę. Tutaj na jakieś randomowe ściany też można by dodać ją. Okej, zróbmy już w końcu to wejście. Na pewno chcę tutaj na środek dodać jakiś dywanik, a z tej strony stolik, na którym będzie można postawić sobie jakieś rzeczy, plus jakiś fotel, żeby sobie usiąść i lustro. Bo właśnie, będę mogła sobie w końcu użyć, bo jeszcze nie budowałam od wtedy, kiedy wyszedł ten kit darmowy. To jeszcze nie robiłam żadnego domku. Ale jest tutaj bardzo
dużo fajnych roślinek, dlatego chciałabym użyć właśnie ich tutaj w tym odcinku i na pewno się pojawi nieraz ta roślinka taka wisząca. Tutaj całą ścianę wypełniłam lustrami, a w tej części też dałam oczywiście lustro i parę dekoracji na tą część, w której właśnie ten stolik dałam. Tutaj myślę, że w ogóle w tej części dodałabym jakąś taką może kanapę, bo to jest akurat takie miejsce, które jest dosyć szerokie. O, albo taką pufę. Ta pufa to nie będzie się tak rzucać w oczy bardzo. I przejdźmy do zrobienia reszty korytarza. Tutaj na pewno chciałabym jakieś takie większe lampy na ścianę dodać, bo na tych ścianach to zbytnio nie wiem, co miałabym zaraz dać. No i tutaj w tej części, z tego co dobrze rozumiem, to właśnie w tej części jest jakaś taka mini garderoba, jakieś takie blaty czy coś takiego, więc ja już wiem, których tutaj szafek użyję i to będą właśnie te szafki kuchenne, górne, tylko właśnie w tej największej wersji i w kolorze czarnym. I akurat tak nam się cała ściana i tak wypełniła, więc super. Tutaj jest też miejsce na kolejne obrazy, także można by sobie je tutaj powiesić. I przechodzimy może do tej części, gdzie jest właśnie ta kuchnia, jadalnia i salon, więc może zajmijmy się na sam początek salonem. Tutaj są dwie kanapy, z tego co widzę, i one są tych samych rozmiarów. Są kwiatki, są jakieś, jest jakiś dywan, jest jakiś stolik, więc to oczywiście sobie damy. Ale wydaje mi się, wiecie co, że tutaj jednak i tak powiesimy jakiś telewizor, bo jest tutaj idealna ściana, żeby powiesić ten telewizor. Nie przejmujmy się tym, że tam nie ma tej ściany, znaczy to tego telewizoru. A może po prostu go nie widać, bo on na ścianie wisi. Też tak może być. Ja się nie znam w ogóle na tych planach. Myślę, że też nie może zabraknąć jakichś zasłon. Sobie oczywiście będę używać tych ze ślubnych historii. I teraz mam wrażenie, że te pomieszczenia są jakieś takie za duże. Przynajmniej ten korytarz i to. To w ogóle ta kuchnia będzie gigantyczna. Że trzeba było jednak to w mniejszej wersji zrobić na tej parceli tamtej. Tutaj sobie jeszcze dałam takie szafeczki pod ten telewizor, żeby coś jednak na tej ścianie było oprócz tego telewizora. Także telewizor też oczywiście tutaj zawieszę w tym miejscu. No i co? Parę dekoracji na pewno by się przydało. No i tak właśnie wyglądają te dekoracje w tej części, gdzie jest telewizor i tutaj jeszcze nad tą kanapą. No to najlepiej by było, gdybym powiesiła jakiś obraz i tak właśnie zrobię. O, niech będzie taki trochę inna wersja niż ta, która jest w korytarzu. Ale tak czy siak bardzo ładnie będzie się tutaj prezentowała. Jeszcze w tej części dodam takie szklaneczki razem z jakąś buteleczką właśnie na ten stolik. No i dobra, w ogóle zapomniałam tutaj o jakimś oświetleniu takim górnym, innym niż te, które ja zazwyczaj tutaj daję oświetlenia. Więc można by w sumie, no nie wiem, na przykład takie lampy dać, też one są ładne. I może jeszcze nawet wrócę do tej części, gdzie jest to wejście do domku, bo to będzie tutaj też fajnie wyglądało. No i dobra, teraz tutaj będziemy dodawać, no, stół jadalniany. I ten stół jadalniany to będzie właśnie na 6 osób albo na 8. Ja tutaj dam 8 krzeseł raczej. Weźmiemy go sobie w kolorze czarnym, a krzesła już wam mówię, bo nawet nie wiem w jakim. Dobra, zrobimy to sobie w kolorach czarnych i ten stół będzie też taki szklany na środku. Do tego jeszcze dodałam taki dywanik i też sobie dodam tą samą lampę, bo mi się nawet całkiem spodobało. To jest chyba moja ulubiona rzecz z tej nowej kolekcji, z tego imprezowego niezbędnika, bo naprawdę te lampy akurat pasują do każdego pomieszczenia i nie trzeba jakiejś imprezy robić, żeby je dać. Tutaj chyba mój ulubiony kwiatek teraz będzie. Właśnie ten tutaj jest w innej wersji i tutaj jeszcze jest w innej wersji, także no... całkiem spoko. Tutaj w ogóle została nam taka pusta przestrzeń, ale wydaje mi się, że tutaj można by wcisnąć jakieś takie elementy z naczyniami, jakieś takie, wiecie, no, gablotki, o, tego mi słowa właśnie brakowało. To sobie wzięłam właśnie takie dwie, które są w kolorze czarnym i to na razie chyba tyle w tej części, bo tutaj raczej już nie ma tak nic zaznaczone, co powinno być, ale tutaj jeszcze musimy zrobić kuchnię. Z tego co rozumiem, to ogólnie w tej części też są jakby takie większe szafki i nie wiem w jakim to kolorze zrobić, ale też chyba sobie właśnie polecimy w czarne i wybierzemy sobie te rzeczy z domowego kucharza i tutaj ich, wydaje mi się, że są takie wielkie szafy, natomiast w tej części są już poprowadzone normalnie blaty, no i tutaj właśnie nad tymi blatami nie ma żadnych górnych szafek, nie wiem w sumie, bo tutaj to nie pokazuje akurat to, ale na pewno jest wyspa kuchenna, dlatego tą wyspę kuchenną sobie tutaj damy. Ogólnie na tym planie wygląda jakby to było bardzo blisko siebie i ja tu powinnam jakieś o dwie kratki jeszcze w tą stronę przesunąć, żeby to było tak jak powinno być, ale no niestety w Simsach, a w rzeczywistości to zupełnie dwie inne rzeczy. No i z tego, co tutaj rozumiem, to tutaj jest właśnie zlew, bo w ogóle tak na rogu, nie wiem dlaczego. Tutaj jest lodówka, a w tej części jest kuchenka. Także tak właśnie sobie zrobimy. A na te okna sobie powiesimy jeszcze jakieś zasłony. A może tym razem sobie białe weźmy, żeby wszystko czarne nie było. Okej, standardowo ja dodam tutaj standardowe dekoracje. I tutaj sobie jeszcze nad tą wyspą kuchenną zawieszę takie lampy. I na te drzwi raczej już nie będę nic zawieszać z takich zasłon, ani żadnych firanek. No i dobra, przejdźmy teraz do pierwszej sypialni. I z tego, co tutaj też
też widzę, to w tych sypialniach, a nie, czekajcie, bo to jest biuro, ale ogólnie ja widzę, że w tych sypialniach wszystkich są takie jakby oddzielne pomieszczenia, w których jakby jest szafa. Tak mi się wydaje, że to są szafy, więc sobie my też takie coś tutaj zrobimy w każdej sypialni. No dobra, tylko że teraz nie wiem, jakie tu mam drzwi wstawić. Najlepiej by było, jakby to były jakieś przesuwne, tylko że wstrzymałem w Simsach jakieś przesuwne. Chyba mamy, ale które to były? Dobra, chyba po prostu zrobimy to w taki sposób, że dam takie drzwi, takie podwójne i to będzie na tyle. I powiedzmy, że one są przesuwne jakimś cudem. Tutaj wstawiłam... O Jezu, dobra, nie, trochę krzywo. Ale tutaj wstawiłam właśnie takie jakby wieszaki na ubrania, a tutaj będzie się przesuwało i jakby wyciągało te wieszaki. Tutaj jeszcze sobie dodam jakąś lampkę. I tak właśnie chyba w każdym takim pomieszczeniu będę robić. No i dobra, tutaj to ja bym chciała właśnie... Ja wiem, że tutaj wstawiłam ciuchy, ale tutaj chciałabym zrobić jakiś gabinet, bo i tak będą trzy sypialnie w tym domu, więc jakiś gabinet dodatkowo nie będzie przeszkadzał. Na pewno w tej części chciałabym postawić biurko, a w tej części natomiast chciałabym zrobić jakiś regał na książki. No i w tej części zawieszę po prostu jakiś obraz między tymi regałami dwoma. No i dodam oczywiście na te regały parę dekoracji. Dodałam tutaj kanapę, jakąś lampę obok stojącą, plus suchego badyla. Do tego zasłony na okno, jeszcze zmieniłam doniczkę w ogóle, bo mi się tam to nie podobało. Tutaj parę dekoracji. Jeszcze dałam cegiełki w ogóle na ścianę, tutaj dywanik. No i w tej części oczywiście będzie biurko. I na tym biurku będzie komputer i tutaj jeszcze powieszę jakiś obraz, dam jakąś lampkę, dam jakąś teczkę, wiecie jak ja to zazwyczaj robię. No i wygląda to właśnie całkiem spoko, jak mi się przynajmniej wydaje i skończyliśmy robić aktualnie gabinet. I teraz przechodzimy właśnie do tej części lewej jakby domu, bo właśnie tą prawą już mamy zakończoną. No i na sam początek może właśnie zajmijmy się tą sypialnią i będziemy tak po kolei iść. Nie wiem w jakich kolorach robić w sumie te sypialnie, może tą akurat zrobimy w jakimś takich o. No i właśnie, może w końcu jakiegoś koloru tutaj dodajmy do tego domu, bo tutaj wszystko czarno-białe i w ogóle, więc może akurat tą sypialnię zrobimy sobie jakąś niebieską i tutaj na te dwie ściany sobie niebieski kolor dodam. Tutaj dodałam sobie jeszcze stoliczki razem z lampkami i do tego postanowiłam, że w tym, w sumie w tej sypialni dodam jeszcze lamele. Tutaj sobie jeszcze powiesiłam zasłonę na to okno, też z licealnych lat. Jeszcze przydałby się dywanik, to wybrałam taki i właśnie w tej samej, zrobimy co, dokładnie to samo zrobimy, czyli dodam tutaj jakieś takie wieszaki na ubrania. No i dobra, została nam jeszcze ta część, w której no tak zbytnio nie wiem co zrobić, bo w sumie mogłabym tutaj biurko wstawić. Wiecie co? Chyba tak zrobimy, że tutaj wstawimy biurko. Dodałam tutaj lampeczkę, kwiatuszka i nad to biurko zawiesiłam też parę szafeczek, żeby nie było tutaj tak pusto i żeby nie robić ciągle tego samego, czyli zawiesić jakiś obrazów, więc no tym razem będą tutaj półeczki. No i dobra, jeszcze nam zostało tutaj miejsce, więc stwierdziłam, że idealnym pomysłem będzie tutaj dodanie jakiegoś fotela, więc ten fotel sobie umieścimy i on będzie właśnie tak, też taki z licealnych lat, tylko że taki, nie wiem, kloszowany trochę. No i dobra, sypialnię już mamy pierwszą zakończoną. Teraz możemy przejść do zrobienia tutaj tej części, w której będzie właśnie pralnia, toaleta i łazienka. I tutaj ogólnie no jest tak, że tutaj powinny być dwie kratki ogólnie, ale no niestety to nam tutaj nie wyjdzie, bo już zrobiłam trzy i nie chcę tutaj zmieniać tego zbytnio. Więc w sumie można by tutaj wstawić jakąś narożną wannę, żeby tak trochę więcej wizualnie miejsca to zajęło. A tutaj sobie po prostu te szafki, które mają tutaj być, sobie jakoś tak powiększę jeszcze. Tutaj sobie damy właśnie od Was lewy. No jeszcze tutaj będę chciała dać jakieś kafeleczki, bo nie chcę, żeby te ściany były po prostu białe tutaj. A to może użyjemy sobie, wiecie co, takich beżowych. Zresztą będzie jakoś spoko wyglądało. W ogóle ja bardzo nie lubię takiego rozwiązania, że jest tutaj łazienka i obok jest toaleta. Jakoś jakby ja tego nie rozumiem trochę. Jakby bardziej jest dla mnie to zrozumiałe, jeżeli na przykład z łazienki jest wejście do toalety. Jakby ta toaleta jest osobna, ale takie one jak mają takie osobne wejścia, to dla mnie to jest trochę dziwne. Dobra, jeszcze parę dekoracji do tej łazienki sobie oczywiście też damy. Tutaj na razie poleciałam w bardziej takie czarne kolory, bo właśnie i zasłonę, i dywan, i tutaj ręczniki chciałabym zrobić w kolorze czarnym. I to by było właśnie na tyle z tej łazienki. Przechodzimy do toalety i ta toaleta też nie rozumiem, że toaleta jest samotna, bez w ogóle żadnej umywalki obok, ani nic takiego. Także no dobra, tylko toaletę sobie wstawimy w takim razie. No jak tak jest zrobione, to tak jest zrobione. No i dobra, przechodzimy do tej części i tutaj właśnie będzie pralnia. Tutaj też za dużo rzeczy to nie będzie, bo będzie pralka i suszarka. Jeszcze tutaj dodam jakiś kosz na pranie i taki, w sensie taki o mały, a tutaj jeszcze dodałam dwa kosze na pranie. Do tego tutaj jakieś wiaderko z jakimiś detergentami. No i co? Tutaj jakąś zasłonkę tylko powieszę. I dobra, przechodzimy do kolejnego miejsca, czyli do tego miejsca. I to jest chyba najmniejsza sypialnia z tego, co tutaj widziałam. Tutaj na pewno to samo zrobimy w tej części. Jeszcze tutaj w ogóle muszę ściany pomalować w środku, bo zapomniałam. Może tym razem jakieś kolorowe damy te ubrania do środka, nie takie tylko czarno-białe. No i tutaj może zrobimy pokój dla jakiegoś dziecka w sumie, bo ten pokój jest mniejszy, to tutaj akurat się wstawi jakieś takie pojedyncze łóżko, jakiś regał na zabawki i te sprawy i to będzie akurat tak spoko wyglądać. Dobra, tutaj zrobiłam z takich półeczek taką półeczkę i tutaj właśnie na tą część chciałabym poumieszczać parę dekoracji. Tutaj można by jakieś pudełeczko dać. O, tutaj jakiś kalendarz z kotkiem. Bardzo ładnie to będzie wyglądało. Do tego jakiś plecaczek może w tym miejscu i no zabawki oczywiście. Tutaj można jakieś autka w sumie dać. Powiedzmy,
powiedzmy, że to jest miłośnik jakiś aut. No i jeszcze została ta część. No i tutaj chyba wcisnę biurko. Dobra, trochę tutaj się zrobiło kolorowo, ale to w niczym nie przeszkadza, bo bardzo fajnie to się komponuje ze sobą. Nie wiem, czy laptopa dawać. Chyba nie będę dawać laptopa. Niech się uczy dziecko, a nie tylko w tym komputerze by się działo. Tutaj jeszcze dodałam żółty dywanik na podłogę, jeszcze jakieś krzesło, jakąś lampeczkę z tej strony. Tutaj jeszcze bym chciała właśnie dodać jakieś pudełko na zabawki, żeby było w tej części. No i dobra, to by tak się prezentowała właśnie ta sypialnia. I teraz przechodzimy właśnie do tej sypialni, do której jest jakby przyporządkowana garderoba, plus jeszcze ta sypialnia ma łazienkę. No i dobra, to może zajmijmy się na sam początek tą garderobą, tylko sobie zapiszę grę, pamiętajcie, zapisujcie grę. I ona jest tak jakby zrobiona w L-kę i w ogóle, ja tutaj zapomniałam okna dać, ja to oczywiście zmieniam, ale to okno to zrobimy sobie takie małe. A, i w ogóle tutaj też zapomniałam dać okno do tej łazienki, no ale dobra. To sobie może w tej łazience już zrobimy takie większe. Dobra, jeżeli chodzi o tą garderobę, to ja raczej będę z wystroju marzeń używać komody i tych takich właśnie wiszących półeczek. Ona jest zrobiona w L-kę, tylko że tutaj mi to L-ka nie wyjdzie zbytnio. No i tutaj u góry oczywiście też będzie, tym razem nie w L-kę, bo mi zablokuje się okno, więc nie. Ale tutaj sobie jeszcze powieszę jakieś ciuszki i w tej części myślę, że powieszę po prostu lustro jakieś na ścianę. Tutaj dodałam jakieś ręczniki, jakieś sterty ciuchów i przenieśmy się teraz do tej łazienki i widzę, że ta łazienka jest zrobiona no w taki dosyć dziwny sposób. W sensie może nie dziwny, ale tutaj jest po prostu jakoś tak to podzielone, ta łazienka na pół. I tutaj w tej części właśnie jest takie przejście i tutaj w tej części jest toaleta razem z prysznicem, więc my sobie tak zrobimy, no i tutaj jest w sumie wanna, no i umywalki. No dobra, to my też tak zrobimy, tutaj będą umywalki. Użyję sobie tych rzeczy z podstawki, bo ostatnio mi się zaczęły one bardziej podobać, nie wiem czemu. Tutaj sobie oczywiście dam prysznic, tylko że ten prysznic no tak jakby jest na całej ścianie, no ale w sumie no inaczej tego nie zrobię, no muszę tak dać w ten prysznic. A no i oczywiście jeszcze zaraz będzie trzeba tutaj dać jakieś kafelki. Oto sobie weźmiemy tym razem takie czarne. Dobra, tutaj będzie toaleta, to sobie zostawiamy. Można by tu w sumie jeszcze wcisnąć jakiś właśnie kosz na śmieci, na pranie. Tutaj powieszę roletę na tym oknie, żeby nikt nie podglądał, co tutaj się dzieje. Jeszcze powieszę sobie światełka z jednej i z drugiej strony. No i dobra, zapomniałam dać wannę, więc ta wanna będzie właśnie tutaj w tym miejscu. No i jest tak idealnie, prawie jak na planie. No dobra, ten prysznic nie jest idealnie, ale nieważne. Do tego tutaj jeszcze powieszę dwa lustra. No i co? Coś jeszcze zostało? No dodać dekorację. To sobie nad tą wanną powieszę właśnie ze dwa ręczniki. Tutaj może w tej części właśnie jak się wychodzi z prysznica też sobie dam ten ręczniczek. I co, papier toaletowy dałam? Dałam. No to wszystko jest w sumie. Jeszcze tutaj jakieś szczoteczki do zębów i jakiś dozownik na mydło i to by było na tyle. I przechodzimy do tej części. No i dobra, tutaj nie wiem co zbytnio zrobić, bo tu jest jakby pokazane, że też tutaj jest jakaś szafa w tym miejscu. Więc no dobra, no to my sobie też damy tą szafę, chociaż nie jestem do końca przekonana, że to tak powinno być. Ale no dobra, niech będzie. Jeszcze to okno sobie przesunę, bo ono jest tak jakby naprzeciwko wyjścia z łazienki. Tak to by wyglądało na tym planie, więc można by sobie jeszcze tutaj trzecią szafkę dodać. Sobie od razu mogę tutaj powiesić zasłony i sobie je zrobię właśnie w takim czarnym kolorze i wezmę tych z tego z luksusowego kitu to. No i dobra, żeby coś zrobić tutaj nowego, to w sumie można by zagłówek zrobić z tych szafek, takich czarnych. Tutaj sobie właśnie damy to łóżko z 4,5 roku i za jeszcze tym miejscem sobie damy lamele. No, fantastyczny pomysł. Tylko może te lamele tym razem damy w tą stronę i zrobimy je sobie jeszcze w takim bardziej właśnie brązowym klimacie. Podoba mi się to. Tutaj oczywiście jeszcze dodam parę dekoracji, czyli jakieś na pewno oświetlenie. Dobra, tutaj dodałam lampki. Trochę jest tutaj skromnie, bo dodałam właśnie lampki, dodałam takie wiszące jeszcze kwiaty, znaczy bardziej bluszcz taki zwisający. No dobra, oprócz tego to jeszcze może z tej strony dam kolejną jakąś roślinkę, tylko że tym razem już na taki blacik. No i dobra, w tej części ja już postanowiłam, że tutaj zrobimy sobie miejsce do malowania. Dobra, czyli tak się w sumie prezentuje ta sypialnia. Jak widzicie, jeszcze dodałam tutaj obraz, który będzie tak w miarę pasował kolorystycznie do tych kwiatków, bo dużo jest tutaj kwiatków, a ten obraz jest zielony. Tutaj dodałam parę dekoracji właśnie na tą część, gdzie jest ta toaletka, jeszcze dodam kwiatuszka. Oczywiście dywan na podłogę nie mogłoby zabraknąć. A nie, czekajcie, jeszcze nie skończyliśmy, bo został nam ten jeszcze pokój telewizyjny, więc tutaj no wstawimy sobie dwie kanapy i pewnie jakiś telewizor. Można by jeszcze w sumie dać sobie tej cegiełki troszeczkę, bo ta cegiełka jest naprawdę fajnie tutaj wygląda. Tutaj może sobie użyjemy bardziej takich ciemniejszych kanap. W tym miejscu powieśmy sobie jakiś taki jeszcze większy telewizor, akurat taki na trzy kratki. Tak sobie myślę, że może fajnie by było też tutaj dodać kominek. Oto może weźmiemy sobie taki po prostu z podstawki, będzie najlepiej tutaj właśnie pasował. Dodałam tutaj jeszcze parę kwiatków, jak widzicie też takich zwisających, bo one mi się naprawdę mega podobają. Tutaj jeszcze na ten stolik sobie dodam kwiatuszka, tylko muszę go powiększyć. No i dobra, tak właśnie się będzie prezentowała ta część. I jeszcze sobie przypomniałam, że ja przecież tutaj nie zrobiłam tego patio, a tutaj no na pewno parę rzeczy by się przydało, żeby urozmaicić jak to wygląda. No i tutaj na pewno w tej części będę chciała sobie postawić leżaki, no a w tej części
jest idealne miejsce, żeby wstawić jakiś stół jakiegoś grilla. A no i jeszcze zapomniałam o najważniejszym, czyli o dodaniu tutaj kwiatków. No i tutaj w rogu jeszcze umieszczę takiego małego grilla, co prawda go nie ma na tutaj właśnie na tym zdjęciu, ale u nas będzie w Simsach. Także dobra, ogólnie wyszedł ten dom naprawdę ładnie, przynajmniej w środku, bo z zewnątrz jest trochę gorzej. Ale właśnie udało mi się odtworzyć ten wzór tego domu.